My na Podkarpaciu mamy taki mit, że żyjemy na pisowskim Podkarpaciu. Bartku, po co to studio? Po co to wszystko? Dlaczego się tu spotykamy i dlaczego dołączyć do Szymona Hołowni i do jego partii? Czy to studio jest po to, żeby być jak Szymon Hołownia? Tak mówiąc pół żartem, pół serio. Skoro Szymon może tak dobry format zrobić, to dlaczego nie mamy uczyć się od najlepszych i robić tego samego formatu? Ja nie widzę nic złego w tym, że będziemy podobni do Szymona, będziemy robić takie filmy jak Szymon. Jeżeli będą odbiorcy, to będziemy je robić. Powiemy trochę o sprawach bieżących, powiemy trochę o polityce, o naszym podejściu do polityki, po co jesteśmy w polityce. A tak naprawdę będziemy mówić o wszystkim tym, czego chcą nasi mieszkańcy, Polacy. Jeździsz po szkołach i uczysz dzieci samorządowej lekcji obywatelskiej. Czy to walka z podręcznikiem HiT-u i ministrem Czarnkiem? Czy ja nie ukrywam, że dość mocno zaangażowałem się w program nauczania HiT-u, tego przedmiotu, który jest prawdziwym HiT-em. I chciałem troszeczkę tej młodzieży dać prawdziwej wiedzy. Ale ponieważ byłoby to niesprawiedliwe w stosunku do uczniów klas 8, którzy mają prawdziwą wiedzę o społeczeństwie, to też na lekcjach wiedzy o społeczeństwie opowiadam trochę o samorządzie. Nie jest to jakaś tam pokazówka dla pana ministra Czarnka, aczkolwiek mam nadzieję, że pan minister zobaczy, że można przekazywać w ten sposób młodym ludziom wiedzę przede wszystkim. To nie żadna tajemnica jest, że jesteś w ekipie Hołowni. Niedawno wybrano cię na przewodniczącego zarządu partii w regionie. Jakie są twoje plany na najbliższe miesiące? Co planujesz zrobić z tą drużyną? No i jaka ta drużyna jest? Bo wśród tej ekipy są fantastyczni ludzie, którzy są ekspertami w różnych dziedzinach życia społecznego. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że ta ekipa składa się z trzech nóg. Ta drużyna składa się ze stowarzyszenia, z Instytutu Strategii 2050 oraz z partii politycznej. Dlaczego tak jest? Dlatego, że po pierwsze w stowarzyszeniu mamy ludzi, aktywistów, którzy byli z Szymonem Hołownią od samego początku, kiedy powiedział tak, startuję w wyborach na prezydenta naszego kraju. Ci ludzie z nim zrobili kampanię, ale potem robili wiele fajnych, cennych inicjatyw. Jak popatrzymy na mapę tych inicjatyw w skali całego kraju, to jest naprawdę bardzo dużo. Od najmniejszych, przez chociażby jakieś lekcje, korepetycje, zwłaszcza w dobie pandemii, które były udzielane zdalnie, przez ekospacery, przez różnego rodzaju akcje, chociażby tak jakby w Ustrzykach, zbiórki dla osób potrzebujących. Przez Instytut Strategii 2050, czyli tak naprawdę specjalistów w swojej branży, którzy nie chcą się angażować w politykę, którzy też nie mają na tyle czasu, pewnie czasu, żeby angażować się w działalność stowarzyszeń, ale chcą też dołożyć swoją cegiełkę do zmiany Polski, zmiany naszego kraju. I partię, która ma spiąć te dwie nogi i być trzecią, czyli jakby rękami do tego, żeby wdrożyć te wszystkie pomysły, strategii i z tymi ludźmi ze stowarzyszenia. I to jest fajne. Tego jeszcze w Polsce nie było i mam nadzieję, że ten zapał będzie cały czas i on nie zgaśnie, bo to jest bardzo cenna inicjatywa. Że wygrałem wybory, no, tak chciała demokracja, można tak powiedzieć, wygrałem większością głosów i to jest piękne, że wybory wygrywa się nawet te wewnętrzne ludźmi, tak? Ich wolą, ich decyzjami mi zaufało najwięcej członków Rady Regionu. Przede wszystkim chcemy być w każdym mieście powiatowym w naszym okręgu w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Już w najbliższym tygodniu będziemy w Dębicy. To będzie pierwsze takie spotkanie przy kawie. To będzie kawa z Polską 2050 w Dębicy na rynku, czyli w okręgu numer 23. To trochę taka kontynuacja tego, co robimy w okręgu numer 22 Krosno-Przemyśl, gdzie projekt nazwaliśmy Kawa z Romowiczem. To się cieszy bardzo dużą popularnością. Dużo ludzi przychodzi, rozmawia z nami i trzeba to pokazywać. Trzeba w ten sposób pokazywać, że polityka może być inna. Więc od tego zaczniemy. Ludzie znają mnie jako człowieka czynu, że więcej staram się robić niż mówić i chciałbym też, żeby ta moja praca jako przewodniczącego regionu była oceniana z perspektywy czasu, z tego, co się udało osiągnąć, a do zrobienia jest dużo. Musimy przekonać od Lubaczowa po Jasło, od Mielec po Ustrzyki wszystkich, że warto zaufać Polsce 2050 Szymona Hołowni. Spotyka się z mieszkańcami nie tylko przy kawie i herbacie, ale też na spotkaniach otwartych. Nie boisz się tego, że na jedno czy drugie spotkanie przyjdzie 5 osób? A może przyjdzie jedna osoba. Dlaczego tak jest? To nie dlatego, że PiS jest tak mocny, tylko tak słaba była opozycja. I
mieszkańcy nie mieli alternatywy dla Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli do tego dołączymy największy elektorat, jaki chodzi do kościoła i największą tubę propagandową, jaką jest kościół na Podkarpaciu, no to Prawo i Sprawiedliwość ma 40-50%, ile nie więcej, jak powiecie Kolbuszowskim. Ale jeżeli wszyscy politycy opozycji, od Polski 2050 rozpoczynając, przez Koalicję Obywatelską, przez Polskie Stronnictwo Ludowe, przez każdą partię opozycyjną, wyjdą do ludzi na otwarte spotkania, wyjdą na rynki, zaproszą ludzi na spotkania i przekonają, niech każdy przekona dwóch, trzech, pięciu na takim spotkaniu, to za 4 lata to nie będzie pisowskie Podkarpacie, tylko to będzie nasze Podkarpacie. Na moje spotkania nikt nie przywozi autobusu ludzi z karteczkami, co mają powiedzieć i tam próby wcześniej, jak krzyczą Jarosław, Jarosław. Tak? To nie ten format. Jesteś autorem takiego projektu jak Bieszczadzki Związek Komunikacyjny. No i czy ty podjąłeś już walkę z wykluczeniem komunikacyjnym w Bieszczadach? Znaczy ja bym nie chciał, żeby ktoś nazywał mnie autorem, a raczej pomysłodawcą, bo autorem są wszystkie samorządy, które są w ramach Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego. Od Werlasu, przez Wetlinę, przez Bandrów, Choszowczyk czy Huzele, z każdej miejscowości związku można dojechać do Ustrzy, Kleska i Sanoka po to, żeby dalej przesiąść się jadąc w Polskę. To trzeba było przenieść na całą Polskę, trzeba skorzystać z dobrych wzorców, posłuchać samorządów, którzy wydatkują te środki, wdrożyć pewne zmiany i kontynuować. Ja się cieszę, że to ruszyło. Oczywiście musimy to dalej rozwijać, musimy to trochę zmienić, musimy to zrobić tak, żeby było bardziej funkcjonalne, ale jeżeli dalej będziemy to rozwijać, to jestem przekonany, że za 3-4 lata nie będzie takiego przeświadczenia, że mamy ciemne plamy w transporcie publicznym. Oczywiście jest wiele do zrobienia, ale są zaczątki tego, że to może dobrze wyglądać. W Bieszczadach spadł śnieg, ale z Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych wypływa dobra informacja. Węgiel jest na placu. Węgiel jest na placu i nawet przyjechała kolejna porcja tego węgla. Dla mnie to jest taki trochę realny socjalizm, jakbym tak powiedział. I nie mogę tego zrozumieć, dlaczego to tak wygląda. Bo najpierw rządzący podjęli decyzję o tym, że dostaną mieszkańcy dodatek węglowy. Ale zanim ten dodatek węglowy wprowadzono, to rok temu wprowadzono centralną bazę emisyjności, gdzie każdy miał zgłosić, jakie ma źródło ciepła. Oczywiście nikt nie mówił o tym głośno, ale lepiej, żeby się do pieca na węgiel nie przyznawać. Więc jeżeli mieszkańcy naszego kraju rok temu usłyszeli, lepiej się nie przyznawajcie do pieców węglowych, no to każdy zgłosił, że ma pelet, że ma drewno kawałkowe. No i rok później mamy dodatek węglowy. Jednym z warunków, żeby go dostać, było to, żeby być w centralnej bazie emisyjności i głównym źródłem ciepła był właśnie węgiel. Więc co wtedy nagle wszyscy zmieniają? Ja jednak nie mam drewna kawałkowego, ja mam węgiel. Jak już te deklaracje się pozmieniało, przepisy się pozmieniały 10 razy w międzyczasie, to już te dodatki węglowe wypłaciliśmy, po czym się okazuje, że będzie można kupić węgiel od samorządu z puli rządowej. Tylko na wszystko trzeba mieć pomysł. A wydaje mi się, że komuś tu zabrakło pomysłu. Ktoś pomyślał w Warszawie, dajmy ludziom na węgiel. To tak jak 13, 14, kiedyś może będzie 18. Tak samo tutaj. Damy ludziom pieniądze, w ten sposób ich kupimy. A tu wystarczyło ludziom realnie pomóc. Dlaczego startujesz do Sejmu, a jeżeli już będziesz startować, to komu chcesz ukraść mandat, Platformie czy PiSowi? Chcę startować i nie jestem hipokrytą, który jeździ od festynu do festynu i mówi, ja tu do was przyjeżdżam, bo was lubię. Są tacy posłowie, którzy jeżdżą od festynu do festynu, rękę uścisną 15 minut i następny, i następny, i tak sobota, niedziela, i tak co przez 4 lata. Gdy będą ogłoszone wybory do Sejmu, będę chciał startować do Sejmu i powalczyć o mandat posła. Nie chcę tego mandatu nikomu zabrać, tylko chcę go sam uzyskać. Centralnie, jako partia, zaproponujemy program na Polskę, ale też zaproponujemy plan dla Podkarpacia, na którym właśnie pracujemy. Ale te moje wizyty w miejscowościach, w których już byłem, chociażby Zarszyn, Lesko, Sanok, czy te najbliższe, które będzie Przeworsk, Dębica i wiele innych, są właśnie po to, żeby od tych mieszkańców, tych miejscowościach dowiedzieć się, jakie oni mają problemy, realne problemy. Ja uważam, że polityk nie powinien żyć w Warszawie tylko tutaj lokalnie. Dzisiaj mamy coś takiego niestety, że jeżeli zostaje się politykiem, idzie się do Sejmu, to życie przenosi się do Warszawy, a w swoim okręgu się bywa. I ja to bardzo źle oceniam. Polityk nie ma być w telewizji, tylko wśród ludzi.
tak jak my samorządowcy jesteśmy wśród ludzi, jesteśmy na zebraniach wiejskich, na zebraniach osiedli, jesteśmy na placach, skwerach, chociażby idąc do domu z pracy, rozmawiamy z ludźmi i tak to postrzegam. Natomiast dzisiaj politykę mamy taką z telewizora. Ja wiem, że to jest zaraz powiem, no ale zaraz ty teraz też gościu mówił z telewizora, tak? Czy tam z komputera, z YouTube'a, czy z Facebooka. No jest to ważny kanał komunikacji, tak? Trzeba ludziom mówić o tym, co się robi, co się proponuje. Plany planami, ale żeby dostać się na listę, trzeba wypracować 30 godzin wolontariacko. To powiedział Szymon Hołownia, mówi o tym głośno w całej Polsce. Czy ty będziesz zbierać kupy psie i kocie w schroniskach dla zwierząt? Czy nie będziesz się obawiał takiej pracy społecznej? Ja nie mam problemu z pracą społeczną. Każdy z ludzi Polski 2050 nie będzie miał żadnego problemu, żeby te 30 godzin w kampanii, czy nawet teraz, kiedy tej kampanii jeszcze nie ma, pokazać, bo to są ludzie, którzy działają społecznie i żaden z tych ludzi nie będzie miał problemu z podpisaniem takiej deklaracji. Natomiast każdy już te 30 godzin ma. My pokażemy w kampanii, że polityka nie może być oderwana od rzeczywistości. Wywodzimy się ze stowarzyszeń, z wolontariatu, z działalności społecznej jako Polska 2050 i tak chcemy pozostać. I to żadna hańba czy żaden wstyd, żeby pójść do schroniska i tak jak na początku powiedziałeś, przysłowiowo zbierać kupy.